Siemka, z tej strony jak zwykle AllMighter i zajmijmy się teraz patchem 11.4, który wszedł mm, wczoraj. Dobra, no więc tak, a mamy tutaj oczywiście mini podgląd patcha, zobaczymy go sobie po polsku, bo wiem, że tak wam wygodniej. Jeżeli chodzi o Amumu, Amumu dostał lekkie buffy, mm, dwa zdrowia, w ogóle zawsze mnie zastanawia po co są takie zmiany jak dwa zdrowia, a, ale okej. Okay. No i to co istotniejsze to podniesione obrażenia na E. Skalujące się z levelem, tak, widać, że tutaj na ostatnim levelu to będzie 20 więcej, na pierwszym to jest tyle samo, na drugim to jest 5 więcej. Czyli rzeczywiście skalowanie się mu będzie trochę lepsze. Pamiętamy, że kiedy ten sezon wchodził, a raczej kiedy jeszcze wchodził presezon, sezon tam mu dostał nerfy, tak chyba z 3 razy, już łącznie od tego czasu. Więc teraz chyba Riot uznał, że, że trochę przesadził i się z tego lekko wycofuje. Dobra. Jeżeli chodzi o Brauma, to jego r która jest niesamowita, jest to bardzo silny ultimate, no może nie jakiś ultra game changer, ale zdecydowanie pozwalający, zwłaszcza na proscenie, na bardzo dużo wyłapań i bardzo dużo łatwych zabójstw, czy na bocie, czy w okolicach tego bota przy Romach Brauma. A także tutaj 20 sekund na tej R-ce to jest naprawdę dużo i wydaje mi się, że Brauma możemy zacząć widzieć trochę więcej na proscenie. Ok, jeśli chodzi o Caitlyn, pamiętacie, że ona dopiero co dostała już zwiększony przyrost obrażeń do tych 3,3, teraz dostała jeszcze raz praktycznie ten sam buff. Jednocześnie przyrost atak speedu także się zwiększył, czyli zarówno maksymalne AD Caitlyn będzie sporo większe, zwłaszcza porównując do stanu przed dwoma patchami, tak samo jak i atak speed. Więc tutaj rzeczywiście Caitlyn wydaje mi się będzie naprawdę niesamowita jeżeli chodzi o jej late game. Jednocześnie to postać, która i tak była zawsze bardzo silna w late game, w momencie w którym rzeczywiście mamy kupione już tyle kryta ile jesteśmy tylko w stanie. Mamy ogromny zasięg, bo to oczywiście największy zasięg ataku na dekery Poza Tristaną, która ma właśnie tam te wyższe już levele, więc z pasywy ma większy zasięg Lub Jinx, która kliknie sobie właśnie Q, które daje jej dodatkowy zasięg Jednak poza tymi dwoma ma ona największy zwyczajnie zasięg, zwłaszcza już na wczesnych poziomach Jest przez to bardzo bezpieczna, bardzo duże obrażenia, naprawdę bardzo duże na tych autoatakach Pamiętam, że sezon temu Caitlyn była bardzo dużo grana właśnie na czy na Warszach, czy na proscenie pod tytułem let's Europejskiej, więc było jej dużo i wydaje mi się, że tak samo będzie jej bardzo dużo, no bo zwyczajnie po prostu to jest tego typu adekery, który jest bardzo bezpieczny na, na tych berstujących asasynów, tak? Chce na ciebie wlecieć jakaś LB, jeżeli poprawnie zrobisz SQ i będziesz miał właściwie już full builda, to w zasadzie to ty ją możesz złańcutować, a nie ona ciebie, dlatego myślę, że zacznie jej się pojawiać więcej. Jeżeli chodzi o Kamilkę, to dostała z tego co widzę na każdym levelu, tak. Dwie sekundy na W, nerf oczywiście, więc no to nie powinno nas jakoś super dziwić. Kamilka ma mieć z natury słaby laning phase i ma z natury być niesamowicie silna w późniejszym etapie gry, zwłaszcza 1 na jeden. Dalej będzie, nic się nie zmienia pod tym względem, tak. Dwie sekundy na W nie zmieniają nic ze względem jej Olinu, to nie jest jej główna umiejętność. Po prostu jest wydaje mi się troszeczkę zbyt silna, zwłaszcza na tych wcześniejszych etapach. Tego bym się bardziej przyczepił, w sensie rzeczywiście jest ona w stanie bardzo dużo postaci po prostu Karać swoim W. Nie robić nic w zasadzie istotnego na tej linii, poza rzucaniem im cały czas W, spowalniając ich, healując się i przez to będąc niesamowicie upierdliwa, więc a, no to akurat zmiana mi się podoba, tylko nie wiem, czy na ostatnim levelu te dwie sekundy to nie będzie dla niej troszeczkę za dużo, ale tak czy inaczej, Kamilka w Lejcie będzie bestią, więc tu się dużo nie zmieni. Ciekawi mnie ta Fiora. Fiora ostatnio rzeczywiście zaczęła pojawiać się dużo rzadziej i z tego co widzę, a, opierają te zmiany twórcy. Na po prostu, y, tym, że jej itemy nie są jakieś super, tak? Tym, że itemy dla Fiory nie działają jakoś giga, itemy dla y, takich bardziej fighterów działają dla nich trochę lepiej. Fiora nie jest też jakoś super benefitująca z chociażby Divine Sunderera, tak czy inaczej, y, no zdecydowali się tutaj na buffa dla nich. Zobaczcie, że zarówno stały procent tutaj został podniesiony, jak i procent za 100 punktów obrażeń do ataku, czyli AD. Fiory na jej vitalach, czyli na tej, jej, jej oczywiście pasywie, tej która pojawia się losowo z przodu, z tyłu, z lewej lub z prawej i Fiora auto atakując z tej strony albo zadając w ogóle z tej strony obrażenia za pomocą czy swojego QW czy e. Zbija ten Vital zadając procentowe obrażenia, więc tu oczywiście będzie to naprawdę dla niej fajne, bo zwiększenie tych obrażeń, które są i tak niesamowicie duże, powodują, że Fiora zawsze była strasznie opresyjna na linii, zawsze bardzo wcześnie mogła w ciebie engage'ować, ma niewielki aż tak cooldown na tym Q, bo ma go tam 60% tylko kiedy on rzeczywiście dotyka celu. A nie używa go, wiecie, po prostu bez przeciwników i bez creepów obok siebie. Także ona będzie na linii niesamowicie silna, z pewnością, zwłaszcza na te bardziej tankowate postacie, tak? Więc. No więc tutaj to wygląda całkiem ciekawie. Myślę, że fiory zacznie się pojawiać częściej i myślę, że sam trenium zacznę grać przez to. Ok, jeżeli chodzi o Jinx, to po prostu dostała 60 e, zdrowia. To jest całkiem dużo. 60 zdrowia to jest dużo. Zauważcie, że Riot bardzo lubi się pierdzielić z takimi rzeczami, jak danie komuś jednego punktu magic resistu, albo właśnie jak dania mu, mu e, dwóch punktów zdrowia, i uważają to za bufa. Także zmiana na 60 punktów zdrowia jest naprawdę istotna. To dla Jinx da bardzo dużo. Ona już ostatnio i tak została e, trochę pobufowana, więc w tej chwili myślę, że na pewno będzie takim estirowym adekery. Ok, jeżeli chodzi o Kaisa, która już wiadomo była S-tierowa, albo może nawet o no to dostaje buffy, dostaje nerfy i to nie powinno nas dziwić. Dotknęło to tylko i wyłącznie jej obrażeń na Q, z tego nie w jakimś strasznym stopniu. Tak, tutaj widzimy, że pojedynczy pocisk zadaje 10 mniej na level skalujące się. Tutaj najpierw jest 5, rosnąca wartość w górę. A jednocześnie przez to obrażenia, tak, zobaczmy, maksymalne podstawowe przeciwko jednemu celowi, to jest strasznie kluczowe, że, że jeden cel dostał strasznie dużo obrażeń od EQ. A to i tak nie będzie wiele, tak, tutaj widzimy 22,5, tak, różnicy. Także tutaj nie zmienia się wiele, jeżeli chodzi o nią, tak. To naprawdę nie są aż tak istotne obrażenia, maksymalne obrażenia po ewolucji przeciwko jednemu celowi zostały natomiast zmienione o, zobaczmy, ile tutaj jest, no około 30, tak. Hmm. No to nie zmienia wiele. Myślałem, że raczej trochę dziabną na przykład przelicznik, to by, to by było sensowniejsze. Kajsa i tak skaluje się niesamowicie, jest świetna na tanki, a grę bez tanka praktycznie ciężko zagrać. Także ona radzi sobie bardzo dobrze, powiedzmy, że Jin jest trochę lepszy na te squishy targety, a Kai'Sa jest zdecydowanie najlepsza, jeżeli chodzi o te tankowate, ze względu chociażby na jej pasywę. Jednocześnie jest ona niesamowicie bezpieczna ma zarówno jej E dającej niewidzialność, jej R dającej naprawdę ogromnego shielda, ale przede wszystkim także niesamowicie szybkiego dasha, powoduje, że jest ona naprawdę... Niesamowicie bezpieczna, może jeszcze połkować dźwięk, którym mało nie robi, więc dzięki temu utrzymywać dystans i dalej zadawać obrażenia. Wydaje mi się, że jej należałby się jakiś troszeczkę sensowniejszy nerw niż po prostu jakieś tam 20-30 obrażeń. A to to nie zmieni w jej przypadku wiele. Katarina dostała buffy. Zobaczcie, że zarówno skalowanie obrażeń przy trafieniu, obrażeń przy trafieniu, to na pewno chodzi o on hity, tak? Eee, nie, 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 przez chwilę nie złapałem, kiedy rzeczywiście mam to po polsku, ale na pewno będzie chodziło o on-hity, czyli efekty przy uderzeniu, eee, dostępne na boczku. Czyli ostrzu zniszczonego króla, dostępne na naszówie, czyli tam ząbku naszora i to są itemy, które oczywiście składamy na katarinkę w tej chwili z tym bodkiem już trochę różniej, tak czy inaczej, skoro zwiększył się przelicznik, i to znacznie zobaczcie, że teraz to jest skalujące się z tych samych obrażeń na aż 10% więcej. No to z pewnością będzie nas to interesowało, ale to co istotniejsze dalej, tak nasze znaczy istotniejsze, powiedzmy równie istotne: 15% dodatkowych obrażeń od ataku, jeżeli chodzi o obrażenia każdego sztyletu, plus 9,9% za każde 100% łącznej prędkości do ataku. Teraz to jest 16 dodatkowych obrażeń od ataku, czyli widzimy, że samo AD dostało buffa, jeżeli chodzi o przelicznik, plus buff dla przelicznika za attack speed, czyli temy dające attack speed i AD. W tym przypadku to będzie dosłownie ten konkretnie botk. E dają dużo więcej, jeżeli chodzi o obrażenia z jej erki, tak? Więc, więc widzimy, że tutaj po prostu jest to szczerze mówiąc zmiana sugerująca, kupujcie tego botrka na Katarinę, bo będzie naprawdę fajny, tak? Tutaj opis też zdaje się określa, ale to, to tylko przejrzystość opisu, to, to nie jest aż takie istotne, chodzi o zmiany w grze. Także mm, obrażenia po prostu od botrka, od on-hitów będą większe. Nasz będzie robił więcej, a i tak był składany właściwie cały czas, natomiast botrk będzie robił jeszcze więcej, także, no tutaj z pewnością ten on-hitowy build Katarinie przypadnie do góry na stałe. Ok, z tego co widzę tutaj, efekt on-hitów, także u Urgota został dotknięty i został on zwiększony o 25%, aż bardzo dużo. Także zobaczymy, czy tutaj to będzie związane z jakimś ewentualnym krakerem na tej postaci, A czy jakoś inaczej zostanie to rozegrane przez graczy. No to zobaczymy z czasem. Ok, jeżeli chodzi o Lisina, jedna sekunda na Q na każdym levelu, podoba mi się ta zmiana. I jedna sekunda to jest dla Listina całkiem sporo. Oczywiście na tej postaci będziemy kupować dużo Ability heista. a zmniejszenie mu tego na pewno będzie dla niego bardzo wygodne. Mi się to podoba, bo mówię, Listina ostatnio nie widzę praktycznie wcale. Ta postać jest niesamowicie trudna, jeżeli chodzi o granie w lesie. Jednocześnie wydaje mi się, że nie jest wystarczająco nagradzana za trud, który musimy w niego włożyć. Okej. Okay. Rynek rynek, to już pamiętam, to było mówione dużo wcześniej, dużo przed tym patchem. Buff, na, znaczy nerf na healu po prostu, tak? Zobaczcie, podstawowe leczenie skill za każdy target nie będący bohaterem, czyli creepem, To o czym mówiłem w poradniku, że chcemy stać w creepach, żeby się jak najwięcej wyleczyć. Zostaje zmniejszone skalowanie się, czyli na ostatnim, zwłaszcza levelu będzie to najbardziej odczuwalne. To będzie dwa zdrowia mniej za każdy target. Tylko zobaczcie, że to jest jakoś tak strasznie dużo. Czy to, to jest 12 na przykład zdrowia w najlepszym razie? Raczej ciężko to jakoś strasznie odczuć. Także no jest to oczywiście lekki nerw, ale nie zmienia to u niego super dużo. Jeżeli chodzi natomiast o to wzmocnione leczenie, które jest istotniejsze, tutaj to będzie trochę bardziej odczuwalne. tak? Tutaj to będzie 6 punktów zdrowia różnicy na powiedzmy właśnie maksymalnie jedną falę minionów, no bo raczej na ogół nie mamy więcej niż jednej fali do dyspozycji a no to to będzie ile tam, 36, tak, zdrowia, wyleczonego mniej, a to i tak w naprawdę korzystnych okolicznościach, także nie sądzę, żeby naprawdę miał to jakoś super dużo zmienić u Renektona, dalej będzie bardzo silny na topie, no i całkiem fajnie, bo przyjemnie mi się nawet gra tą postacią. Jeżeli chodzi o Samirę, ha, patrzcie państwo, Riot się słucha, mówiłem zawsze, że ta postać jest totalnie niezbalansowana i mówiłem, co w niej jest niezbalansowane i zostało to zmienione, jak miło. Skalowanie obrażeń na pasywie zostaje zmniejszone. Jej Q zostaje efekt przelicznika zmieniony po prostu. Zobaczcie, na początku będzie zadawać mniej, później będzie zadawać więcej niż zadawało. To jest istotne, tylko że zobaczcie, że aż do tam, którego trzeciego wzmocnienia, oczywiście, czy tam raz, dwa, trzy, trzeciego wzmocnienia tego spela, będzie ona po prostu słabsza. A early game Samir i tak jest słaby, więc to będzie dla niej naprawdę dużo. Ona nie będzie miała dzięki temu takiego rozpędu na linii. Ostatecznie może będzie miała z tego większe obrażenia, co mi w ogóle nie przeszkadza, bo obrażenia na jej Q nie były i tak zabójcze. To, co natomiast jest dużo istotniejsze, to po pierwsze, to, że IW będzie miało mniejszy czas działania i bardzo dobrze, to i tak nie jest naprawdę jakaś super zmiana, zobaczcie, że to jest 1 czwarta sekundy zabrana z jej w, ale po prostu będziesz musiał użyć tego chociaż ociupinkę lepiej. Nie tak strasznie bez mózgo, Yasuo musi ustawić windwall'a w konkretną stronę, chociaż ona po prostu klika W i ma wypierdzielone, tak? Więc, jeżeli to W działa zbyt długo, to ona blokuje zbyt wiele rzeczy, nie przykładając do tego właściwie żadnej uwagi. E, także, no nie tak to powinno działać. To, co mi się także bardzo podoba, to to, że Samira nie może się teraz daszować do sojuszników. To pozwalało jej zarówno na escape, jak i na engage. Jedno i drugie w tej chwili zostaje jej zabrane. Będzie mogła wjechać tylko w przeciwnika. Jeżeli przeciwnik jest za daleko, to nie może się w ten sposób zengage'ować. Natomiast, jeżeli jest gankowana przez e, przeciwnego junglera, nie będzie mogła odskoczyć do swojego sapo. Dając właściwie taki efekt darm darmowej latarni Tresza na krótszym zasięgu, także to jest bardzo dobre, oczywiście. To mi się bardzo podoba. Jednocześnie, sam doskok, zobaczcie, została znacznie zmniejszona prędkość jego, tego doskoku. To też jest istotne. Kiedyś, Riot, kiedyś gra w Lola bazowała na takich niesamowicie dynamicznych rzeczach i wszystko działo się w sekundę, ale teraz tak nie jest. Katalina nie dostaje 100% resetu na swoim e, kiedy wchodzi w dagerka, tylko musi jeszcze chwilę poczekać. Kiedyś było tak, że nie do końca ze względu na dagery, ale ona resetowała się po prostu tak. O. W tej chwili to podobnie to działało z Samirą, jeżeli widziałem, że przeciwnik ma. Niewiele w miarę zdrowia, to wjeżdżałem pod towera, robiłem damage i wyjeżdżałem z niego na przykład na tyle szybko, że tower Shot nawet nie zdążył mnie zagrować. Nie tak to powinno wyglądać. To jest adekery, a nie jakiś Ultra Assassin. Dlatego tu mi się także podoba, że to zostało zmniejszone. Jej RK została bardzo dotkliwie zwiększona, w sensie jej czas odnowienia. Oczywiście, jeżeli chodzi o same 3 sekundy, to się w ogóle rzadko bardzo zdarzało, że mogliśmy wykastować Ultimata. Po trzeciej sekundzie od użycia go, tak? Jak używamy Ultimate, yy, spada nam ta pasywa, która daje nam. Oceny, nie wiem, nazwiemy to po prostu oceny, tak? Więc, więc musimy mieć Eskę, żeby być w stanie w ogóle ultować. Bardzo rzadko by się zdarzało, że w ogóle możemy po trzech sekundach tego użyć, tak? Raczej, raczej niespecjalnie. Jednak 8, to wiecie, to nie jest nerfosekundę, o dwie, o trzy. To jest rzeczywiście mocno podniesiony ten czas, więc mimo że to się zdarzało rzadko, to już nie będzie takiej sytuacji, że Samira R-kowała, mija dosłownie. 3, 4, 5 sekund i on nerkuje znowu. Dlatego bardzo dobrze, to też mi się nie podobało. Skarner dostaje nerfy. To dość śmieszne, bo jego ja w ogóle nie widzę nigdzie, ale okej. Okay. 20 zdrowia, około, no tam bez jednego zostaje zabrane. Przyrost zdrowia zostaje zmniejszony o 5. Okej, okay, nie wiem czemu, bo go nigdy nie widzę, ale okej. Okay. Um, zdążyłem sprawdzić winrate Soraki, bo. Bo zastanawiam się, dlaczego ostatnio cały czas jest bufowana. Wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu przystępność itemów na zmniejszenie leczenia jest coraz większa. Zobaczymy także w tym patchu, że itemy na zmniejszenie leczenia dostały bufa. Dlatego coraz więcej graczy to kupuje, kiedy chodzi o postacie typu Nami, Yumi i tak to one nie bazują tylko na healu. One coś jeszcze mają do zaoferowania. Yumi daje nam movement speed, ma bardzo silną Rkę i przede wszystkim podnosi po prostu damage sojusznika. Nami ma do dyspozycji właściwie strasznie dużo. Daje movement speed praktycznie każdym spelem. Leczy oczywiście dużo, dlatego ją tu wymieniłem. Ma bardzo silne CC zarówno na Q jak i na RC. Jeżeli chodzi o Sorakę, Soraka ma tylko dwie rzeczy. Pierwsza to heal, druga to wyciszenie. Wyciszenie nie jest wystarczająco silne, żeby jeżeli wszyscy zmniejszają ci heal, być w stanie rzeczywiście wnosić coś do gry jako coś naprawdę istotnego. Tak? Więc w momencie, w którym zabraliśmy Soracę Leczenia, ona jest po prostu słaba. I mnie to nie dziwi, dlatego teraz już nie mam nic przeciwko jej buffom. Zobaczcie, że premia do prędkości ruchu na Q zostaje podniesiona dość znacznie, bo zarówno na pierwszym, jak i na ostatnim poziomie to będzie 5%. Natomiast, jeżeli chodzi o podstawowe leczenie, to zostało ono trochę podniesione. Konkretnie zdaje się o 10, tak. Także nie są to ogromne bufy, ale oczywiście pozwolą jej trochę poradzić sobie z tym, że po prostu te itemy na zmniejszenie leczenia są w tej chwili w młodzie. Ciekawią mnie bufy dla Talona. Nie wiedziałem, żeby miał sobie źle radzić, ale na pewno no, jego mainy będą w tej chwili bardzo zadowolone, bo zobaczcie, że to nie są małe. Buffy. To jest najważniejsza umiejętność Talona, jego Wu zdecydowanie. To dzięki Wu jest w stanie pułkować, dzięki Wu jest w stanie wave clearować linię i od razu z niej zlecieć i lecieć na Roma. Jednocześnie zostaje podniesiony damage na tym spelu. To jest tak ogromna zmiana dla Talona, że ciężko mi w ogóle e, to opisać naprawdę. On bardzo szybko będzie maksował tę umiejętność. To będzie pierwsza umiejętność, jaką będzie maksował, więc e, to ta zmiana zacznie bardzo szybko go dotykać. Jeszcze przed szóstym poziomem czyszczenie jednego wave'a będzie w istocie dla niego ogromnie inne. Po prostu będzie dużo szybciej w stanie wziąć jednym W na przykład tylne miniony, dobić sobie jak najszybciej przednie, zwłaszcza za pomocą resetu na Q i wylecieć z tej linii. Także dla Talona to się zmienia naprawdę dużo, co mi się trochę nie podoba, bo nienawidzę na niego grać jako jungler. Uh, Okej. Okay. Jeżeli chodzi o trendę, dostał po prostu 3 punkty AD, wiele się tu nie zmienia. Jeżeli chodzi o warusa, same tu mamy. Zwiększone obrażenia z jego W od 0 do 50%, w zależności od czasu ładowania. Zwiększone obrażenia od 0 do 80%. Ok, to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o tutaj podniesienie demerza o 30% na jego W. I maksymalne obrażenia od brakującego zdrowia celu do, od 9 do 21%, na 10 do 25%. Ciekawe, czy to bardziej dotknie warusa Litality. Hmm, bo wiadomo, że to jest to buff dla jednego i drugiego, ale wydaje mi się, że może przez to znowu Lethality Varus na midzie chociażby będzie grywalny. To mnie ciekawi. Także zobaczymy. A to mnie całkiem cieszy. W sensie cieszy mnie pod tym względem, że po prostu lubię Veigara i na pewno będę na nim grał po tym. A koszt jego Q zostaje zmniejszony o 10 na każdym poziomie. Znacznie łatwiejsze dzięki temu stakowaniu. jednocześnie. Co jeszcze istotniejsze, Rk ma zmniejszony cooldown o 10 sekund na drugim poziomie i, i o kolejne 10, dające nam już 20 na trzecim. To sprawi, że Veigar będzie miał Rkę dostępną niesamowicie często, przez co będzie on jest wtedy o wiele silniejszy. Wszyscy powinniśmy być tego świadomi, to jest point and click, nie jest, nie jest przeciwnik w stanie go zdodżować. Jedyne co nam może w tym przeszkodzić to zonia Yasuo, to zonia albo e, Windwall Yasuo. A tak czy inaczej, no damage Rki oczywiście już na... Od razu, kiedy ją dostaniemy na szóstym poziomie, to prawdopodobnie jest ponad 1 trzecia zdrowia przeciwnika, albo coś w okolicach tego. 1 trzecie, 1 czwartej, może na początku. Później na spokojnie pół zdrowia przeciwnika. Także no, podniesienie te, zmniejszenie tego cooldownu jest oczywiście niesamowicie y, duże dla Vegara. Dlatego ja nim będę grał, nie wiem jak wy. Ok. Ginso dostało 5% y, atak Speed'a. Niewielka zmiana, ale oczywiście dla wszystkich postaci kupujących ten item to będzie bardzo istotne. 5% to naprawdę jest dużo. Na wielu postaciach zastanawiamy się, czy chcemy kupić ten item, ponieważ oczywiście tracimy wtedy kryta. To zależy zdecydowanie od gry, czy nam się to w tej chwili opłaca, czy nie. W tej chwili wydaje mi się, że rzeczywiście będzie to szło na korzyść tego Ginso. Ok. A jeżeli chodzi o tego Monstona, to dostał kolejne nerfy, co mnie bardzo cieszy, bo jest to gówno item i w ogóle szkoda, że go dodali. Tak czy inaczej dostał nerfy, więc bardzo mnie to cieszy. Dlaczego jestem tak negatywnie nastawiony na niego? Bo bardzo nie podoba mi się mechanika gry, w której... O... Nie musisz się tak starać, jak powinieneś się musieć starać, że tak powiem. Czyli jak jesteś na topie, to musisz uwzględniać niesamowicie dużo rzeczy. Wszystkie, które po prostu czynią cię dobrym toplainerem. Połowa tych rzeczy idzie się pierdzielić, kiedy grasz jakąś karmą na topie. Po prostu masz wszystko w dupie i cała twoja gra opiera się na shieldowaniu i healowaniu teammateów. I tyle. Podobnie jest zresztą z tym Ivernem na topie. Podobnie było, kiedy braliśmy... A Lilie na, na, na jungle z tym itemem, e, oczywiście nie powoduje to, że jest jej gameplay jakiś strasznie łatwiejszy, ale po prostu, no nie wiem, jest to pójście na łatwiznę, jak dla mnie. Także y, może ono mieć jakiś sens, ale niech nie będzie tak silne zwyczajnie, żeby się nie opłacało grać normalnie. Także to mi się podoba. Mm. Tak jak wspomniałem, tutaj, itemy wszystkie w zmniejszeniu, nie wszystkie, ale itemy w leczenia dostawy, buffy. Moc umiejętności na Morello podniesiona o 10, bardzo dobrze, bo Morello dająca 70 AP to był jakiś żart. Strasznie, strasznie mało. Naprawdę, 70 to jest malutko. W tej chwili o, zwykłe itemy, które nie bazują na tym, żeby dawać ci maksymalną ilość mocy, umiejętności, dają 75, 70, więc e, no Morello, które musimy kupić bo przeciwnik jest na przykład sylasem albo inną leczącą się postacią, nie może nas aż as tak zostawiać z tyłu przez to. Dlatego tutaj bardzo dobrze, tutaj tak samo tutaj obrażenia zostały podniesione Mortal Remindera o 5 i jeżeli chodzi o Czempanka, to natomiast dali mu więcej zdrowia o aż 100, całkiem dużo. Także wszystkie te itemy będą się opłacać jeszcze bardziej, bardzo mnie to cieszy, zawsze zachęcam was do kupowania ich. Dobra. Cosmic Drive zostaje całkowicie zmieniony jako item. Zobaczcie, że nie daje on już prędkości ruchu po zadaniu obrażeń umiejętnościami, tak? To całkowicie zostaje zmienione. Za to teraz, jeżeli mamy przynajmniej 160 mocy umiejętności, to dostajemy 20 przyspieszenia umiejętności, czyli Ability haste, i 10 do 30 jednostek prędkości ruchu, w zależności od poziomu. Natomiast sama statystyka właśnie tego Ability Heista zostaje zmniejszona o 10. Co to oznacza? Jeżeli mamy powyżej 160 AP, to daje nam łącznie 40 Ability Heista zamiast 30, co jest oczywiście więcej. Natomiast kiedy mamy mniej, daje nam trochę mniej. Przez co ten item będzie trochę bardziej się skalował, oczywiście, z levelem, a raczej po prostu z mocą umiejętności, którą posiadamy. Nie będzie się on specjalnie opłacał na pewno jako pierwszy item, często też może nawet nie jako drugi, w zależności od tego, czy daje nam te. 160 AP, zdaje się, że byłoby ciężko, byłoby zdecydowanie ciężko. Musielibyśmy chyba pierwszego Rabadona składać czy coś w tym stylu. Dlatego raczej to będzie item, który zaczniemy grać na trzeci item. Wtedy będzie dawał dużo, zwłaszcza, że z levelem skaluje się także Movement Speed, który on oferuje. 30 Movement Speed, to jest naprawdę już niezła, niezła wartość, więc tutaj no, sporo się zmieni w tym itemie i zobaczymy, jak to będzie z jego graniem. To, że daje stałą wartość, może także powodować, że będzie on popularny na roamujące AP postacie, tak? Okej, okay, jeżeli chodzi o wieczną zmarzlinę, a co my tu mamy? Zmienia się sposób robienia itemu z zaginiony rozdział różka i 1200 na zaginiony rozdział różka rozgrzany no to Okej, okay, czyli będzie dawał zdrowie, a konkretnie więcej będzie dawał 50 zdrowia, więcej. A obrażenia samego efektu będą większe i będą miały. Większe podstawowo będą miały trochę mniejszy przelicznik nawet nie aż tak troszeczkę i czas rzucenia będzie mniejszy. Ok, czyli no po prostu zmiany, tak? Bo tutaj ciężko to nazwać konkretnie bufem nerfem. Zdrowie trochę więcej, fajnie. Stała wartość trochę większa, ale przelicznik aż 5% mniejszy, czyli obrażenia po prostu ogólne z pewnością będą mniejsze na tym itemie. Jednocześnie sam cast time rzucenia będzie też mniejszy, więc będzie łatwiej tym trafić. Więc tutaj po prostu dużo się a, zmienia. No i oczywiście ten sami ten ulepszony przez Orna te same zmiany, tak? Dobra. Zmiany w dżungli, To o czym było bardzo, bardzo głośno. Zdążyłem już zorientować się, jak to wygląda. Mówiłem, że prawdopodobnie przyczepią się ilości golda, która, którą dają kampy, dlatego że farmienie w dżungli powoduje, że mamy więcej pieniędzy niż kiedy farmimy na linii. Bardzo często popłacało się wziąć postać, która się po prostu hyper skaluje do dżungli I przez to szybciej dotrzeć do jej bardzo silnego momentu. A tak czy inaczej to oczywiście wydaje mi się nieprawidłowe i poniekąd mnie cieszy, że ten gold zostaje zmniejszony. Szkoda, że aż tak, yy, że aż tak jest to nerfione, że jest nerfiony także tak EXP. EXP w lesie akurat nie wydaje mi się wcale być taki za duży. Co do systemu EXPa ja w ogóle nie jestem zadowolony z tego jak to w tej chwili wygląda. A za dużo EXPa dostajemy za zabójstwo, za mało go dostajemy za asystę. Dobry jungler w zasadzie powinien oddawać zabójstwa chyba, że gra jakąś hyper carry postacią typu Master i tak dalej którą rzeczywiście zamierza kierować 1 na 5. Jeżeli jednak nie ma takich planów gra zwykłą postacią typu Nunu, która po prostu chce robić ganki i pomagać swojej drużynie, to jeśli stracimy czas na robienie solo smoka bo to jest strasznie dużo czasu robienie early solo smoka jednocześnie nasze ganki są skuteczne, ale są to asysty a nie zabójstwa to już poprzez tylko te dwa elementy potrafimy być do tyłu w lewlu. Stronie fajne, tak? To nie, nie jest ten, to, co powinno się dziać, kiedy robisz rzeczywiście robotę swoją jako junglera, bo masz robić te drajki, masz robić te ganki i najlepiej masz oddawać te zabójstwa. Więc czemu jesteś w tym momencie do tyłu, skoro zrobiłeś wszystko dobrze? Tak być nie powinno. Um, rozumiem, że ten gold zostaje zmniejszony, zwłaszcza... Problematyczne było to, że mówię, przeciwny jungler jest na, do przodu nade mną, dlatego że, że jedyne co robi to siedzi, siedzi w lesie i po prostu ma tyle golda, że, że ma wypierdzielone. Dobrze to było widać na ostatniej analizie, jeżeli ją oglądaliście. Nie, nie na ostatniej, na następnej analizie, ja jej jeszcze nie wrzuciłem. Ha! Dzisiaj ją wrzucę. Dzisiaj zobaczycie na analizie Junglera, z, z tej drużyny, w której gra chłop, którego, którego gra, analizuje, który miał bardzo istotny okres czasu w dupie grę na mapie i po prostu farmił, i nagle się okazało, że jest najbogatszy, ma najwięcej XP i wszystkiego. Tam było widać, że, że to jest nieprawidłowa mechanika. Tak czy inaczej, no. Ten eks będzie troszeczkę bolał. Nie jakoś strasznie, zobaczcie. Nie chcę mi się przeczytać Wam po prostu wszystkich tych liczb tak bezsensownie, bo i tak pewnie nikt nie kojarzy w ogóle, co te wartości będą oznaczać. Zresztą, w razie czego każdy może po prostu przeczytać, tak, 24 na 21. Chodzi o to, co to powoduje w lesie. Po pierwsze, jak zrobimy dół lasu albo górę lasu, czyli trzy kampy, dalej mamy trzeci level, to się nie zmieniło, jeżeli chodzi o granie na jungle, bo to, to są te ważne, ważne aspekty, czyli chcę zrobić early ganka pod topa, takiego bardzo early, to zaczynam na blue buffie, jeżeli jestem w niebieskiej drużynie, czyli te od dołu, robię na przykład, albo na wilkach nawet, robię wilki, blue, grompa, lecę na topa, bardzo często robię takiego ruta. Muszę mieć do tego trzeci poziom i te trzy kampy dalej mi dają trzeci poziom, to się nie zmieniło, więc tutaj... Nie ma problemu. To, co jest na przykład istotne, to że kiedy robimy to samo od dołu, to kiedyś można było przy tym pominąć małe golemy. Małe mam na myśli najmniejsze golemy, te takie, które wypadają a, już, yy, wiecie, w ostatecznej formie. Jak je, jak je zabijesz, to nie będzie żadnych mniejszych. Tej matrioszki golemowej. Tak czy inaczej, możemy ominąć tylko jednego małego golema. To jest coś, o czym powinniście się pamiętać, zwłaszcza wszyscy junglerzy, którzy mnie słuchają, zwłaszcza ci trochę lepsi pewnie. Jeden mały golem, tylko tyle może zostać. Jeżeli tyle zostawisz na kampie, masz trzeci level. Jeżeli zostawisz dwa, nie masz trzeciego levela po zrobieniu raptorów i wtedy się orientujesz, że jesteś w dupie. Dlatego zostawianie teraz małych golemów będzie mniej powszechne niż było do tej pory. Bo rzeczywiście często nie opłacało się i dobijać po prostu marnowało się na ten czas i się biegło. Aktualizacja otrzymywanego. No i oczywiście to jest golda, które nie omówiłem. Zobaczcie, że to oczywiście nie jest super mało. Zdecydowanie, ale mówię, to bardziej dotknie tych mega farmiących junglerów i to mnie aż tak nie dotyczy, dlatego ja aż tak nie narzekam, ale nie, rzeczywiście, to są, to są, myślę, dobre zmiany. Było widać na postaciach, które zbyt dobrze czyszczą las, że jeżeli po prostu skupią się na farmieniu, to będą niesamowicie silne, dlatego no to są dobre zmiany, niestety, fair. Trzeba to tak nazwać, ja z bólem serca jako jungler tak to nazywam. Ok, aktualizacja otrzymanego leczenia. Otrzymywanie leczenia wyświetla się, chodzi o ten pasek, jeżeli nie jesteście świadomi, taki półprzezroczysty, który pojawia się przy waszym zdrowiu. Ile wasz... Ile was jakaś umiejętność wyleczy? Pokażę Wam, jak to w tej chwili będzie wyglądać. Na razie przeczytamy: otrzymywanie leczenia wyświetla się tylko dla gracza, który go używa, jego sojuszników. Co to, to oznacza? Drużyna przeciwna nie ma informacji, ile się wylecze, tak jak miała do tej pory. Bardzo duża zmiana. I pasek otrzymywanego leczenia teraz jest znacznie lepiej widoczny. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda w grze. Okay, no więc jeśli chodzi o nowy pasek Hila, to wygląda to w ten sposób. Patrzcie na moje zdrowie, naturalnie. I teraz wiemy dokładnie, ile mnie wyleczy. Tylko, że jest ono trochę inaczej zwizualizowane niż było do tej pory. No i najwidoczniej dostępne tylko do podglądu dla sojuszników. Także tak teraz wygląda ten pasek Hila, który nadejdzie. Ok, teraz dalej. Aktualizacja sklepu. Możecie teraz przeciągać róg sklepu, by zmienić jego wielkość. Ok. Pan szybkiego zakupu otrzymał kilka usprawnień w, w przypadku talizmanów. Teraz automatycznie zmienia kolejność talizmanów w zależności od tego, a w jakie jesteście wyposażeni, aby oszczędzić Wam trochę czasu? No, mam nadzieję, że mogę sprzedawać itemy, kiedy nie mam otwartego sklepu, bo to jest coś, co mnie najbardziej denerwowało. Konstruktor składów w klaszu, nie mam pojęcia o co, chodzi, wraz z rozpoczęciem rejestrowania. Aha, aha, ok. Nie specjalnie mnie to interesuje. Naprawione błędy, drobne zmiany. Jeżeli się zastanawiacie kiedyś naprawdę nad tym, czy jest ich tyle, to odpowiedź brzmi nie. Jest ich pięć razy tyle. Pokazali Wam tylko tyle, bo tyle Wam chcieli pokazać. Także, jak zwykle, pewnie zostało naprawione dużo więcej rzeczy. Pewnie przynajmniej tyle błędów to było związanych z samym w jego co patrz. Także, no dobra, to będzie tyle. Omówiliśmy sobie wszystko. Dzięki i do następnego razu.